Adam Balski, gratulujemy szybkiej wygranej, udanego powrotu na ring. Zacznijmy od tego, że zmieniłeś piosenkę na wyjście. Dlaczego? Poleciałem paru statkiem w piękny rejs. Nie, tak dzisiaj mówię, jakaś zmiana, Zakopane, ale na pewno zostanę przy Felicita i to już jestem pewny. Okej. Co, walka przebiegła szybko. Tego się spodziewałeś, czy myślałeś, że troszkę dłużej poboksujesz? Nie, chyba tego się spodziewałem po prostu, że kurde, gdzieś może przez knockout skończę, ale nie chciałem dopuszczać tego do myśli, bo to wiecie, jakie to jest, nastawia się człowiek, to taki pospinany jakiś, ale spokojnie wyszedłem do tej rundy, wiedziałem, że gdzieś tam te lewe sierpowe polecą, no ale nie zdążyłem za dużo postrzelać, no i fajnie, wracam do domu. No co, przyjemnie, tak chyba, szybka robota i możesz myśleć o kolejnych wyzwaniach. Fajnie, fajnie. Kurde, tak gdzieś czasami może gdzieś z tyłu głowy brakuje tej takiej jakiejś wymiany. Czasami, że człowiek taki niedowartościowany po tej walce. Ale no wiecie. W życiu miałeś. No, ale wiecie, jak to jest. Jedna walka taka, druga taka i taka praca, taki boks, tak? Że no raz się wychodzi do ringu, gdzieś tam jest zmęczony albo ląduje w szpitalu, a czasami jest tak, że wygrywa się w pierwszej rundzie. No to jest boks. Generalnie chyba Cię bardziej zmęczyło zbijanie wagi i odstawienie tych serniczków niż ta sama walka. Już właśnie czekam za serniczkiem, tak, ale to chyba nie dla mnie, albo po prostu muszę jakby to bardziej profesjonalnie do zbijania wagi, albo wrócić do Bridger. Więc gdzieś tam muszę to mieć z tyłu głowy, że takie jakieś huśdawki nastrojów to nie dla mnie. Mówiłeś o tym lewym sierpowym, na dobrą sprawę wszystko skończyła prawa ręka, dwa razy ta sama akcja, lewy prosty, prawy sierp, tak trochę za rękawicę w ucho. Tak, w głowę gdzieś tam dostał, bo poczułem. Tego brakowało mi chyba z Babiczem albo z Mateuszem Masterniakiem, bo tak naprawdę może więcej tych prawych by było, to i ja dzisiaj bym walczył z tym Australijczykiem. Ale nie ma co, jakby porażka wtedy, no trudno, idziemy dalej, trenuję, trzeba się uczyć. Ja tak zupełnie szczerze, to nie ma żadnych planów co do Twoich występów kolejnych w kategorii Bridger, no bo to wysokie miejsce w rankingu, wiadomo, że pewnie jesteś jakimś pokłosiem tego, jak dobrze pokazałeś się z Alenem Babiczem, jaką równą walkę dałeś, ale czy czegoś tam już nie szykujecie na kolejne miesiące z promotorem? Nie, szczerze mówiąc to nie, na pewno nie. Jak mam być szczery, to mnie lewe jajko boli i muszę zabieg przejść po prostu i już mam zaplanowany jakby zabieg, więc odłączony w tym roku już na pewno treningów. Okej. O jajka trzeba dbać. No, to tak w sumie tak się mówi, ale tak gdzieś tam jakieś te żyły, coś i po prostu jak się trenuje mocniej, to gdzieś tam od tej przepuchliny, co wcześniej mnie wzięła, no to gdzieś tam mnie pobolewa i nie mogę po prostu jakby iść na wyższe obroty. Kiedyś Michał Leśniak miał podobny problem, nie? No, bo to jest od wysiłku po prostu, jakieś tam żyły nie wytrzymują. Nie jestem lekarzem, ale trzeba to przejść. Ale słyszałem, że sernik na jądra dobrze robi. Sernik od rana, kawa, sernik i nie ma co się poddawać, tylko jakoś ten czas uzupełnić, jak się nie będzie trenować. Dzięki.